Witam moi drodzy bardzo serdecznie jeszcze raz z Jakubem Pawełkiem. Dzisiaj już online na odległość. Dzieli nas jakieś 450 km przynajmniej od Gdańska No, do będzie więcej, Katowic. będzie ponad 500. Nawet ponad 500, więc rzut bardzo mokrym beretem. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pisania scen batalistycznych, pisania scen wojennych, pisania walki. Dzień dobry, Krzysiek. Dzień dobry, słuchacze i oglądacze. Również jest mi bardzo miło znowu u Ciebie gościć. Ty jesteś specem od takich tematów, więc zaczynając może, jak się pisze o wojnie, jak się zabrać do pisania o wojnie takiej sceny batalistycznej? Jak się za to zabrać? I czy jest to trudne? Jest to trudne. Nie tylko z tego tytułu, że opisujemy brutalną rzeczywistość. Ale tutaj, zanim do tego przejdziemy, to już na wstępie bym chciał powiedzieć, że ta brutalna rzeczywistość jest tutaj kwestią umowną, dlatego że jako autor ja na dobrą sprawę wchodzę w pewnego rodzaju umowę między czytelnikiem a autorem. Ja daję pewien ogląd, ale to nie jest przełożenie jeden na jeden, dlatego że jako cywil, albo nawet jako osoba, która ma jakikolwiek związek ze służbami mundurowymi lub z wojskiem jako takim, no nie mógłbym opisać, jak funkcjonuje współczesna armia albo jakiś typowy rodzaj uzbrojenia, z tego tytułu, że to są po prostu najczęściej informacje niejawne. Więc wchodzimy w pewnego rodzaju korelacje, umawiamy się, że to jest coś, co może tak wyglądać, ale niekoniecznie musi. Porównałbym to chyba, tak mi się to kojarzy z w ogóle filmami akcji. Jak wygląda realizm wojenny w filmach takich jak Szeregowiec Ryan, jak wygląda realizm wojenny w filmach stylu Na Zachodzie bez zmian, no a jak wygląda realizm wojenny w filmach takich jak Niezniszczalni Sylwestra Stallone. I każdy z tych filmów, chociaż pokazuje starcia, można powiedzieć, starcia batalistyczne, starcia wojenne, to jednocześnie ten realizm jest na zupełnie innym poziomie. Zgadza się. I tutaj też od razu warto się odnieść do tego, co mówisz, odnośnie, znaczy im popatrzymy bardziej wstecz, im się bardziej inspirujemy, opisując te sceny batalistyczne wydarzeniami historycznymi lub powiedzmy taktyką, jaką wykorzystywały armie na przestrzeni dziejów, jest nam trochę łatwiej, dlatego że jest ogrom źródeł, które pozwalają nam pogrzebać i się dowiedzieć, w jaki sposób te armie ze sobą walczyły. Ponieważ raz, że jest dużo tekstów źródłowych, dwa, jest to sprzęt najczęściej już z punktu widzenia dzisiejszego pola walki przestarzały, więc on nie kryje przed nami tak wielu tajemnic. Jest troszkę łatwiej opisać działania na przykład niemieckich wojsk podczas II wojny światowej z punktu widzenia taktyki użycia tych wojsk, ponieważ wiemy, jak to wyglądało naprawdę, jest pełno dokumentów, które o tym świadczą i książek historycznych, które też opisują dokładnie przebieg jakiejś kampanii. Więc jest tam trochę, jest w tym mniej tajemnicy. Jest to bardziej odarte z tej otoczki mistycyzmu, że to są jakieś tajne plany wykorzystania czy to zgrupowań czołgów, samolotów lub okrętów wojennych. Jeśli opisujemy starcia współczesne, tutaj wchodzimy już na taką dość, w takie mgliste rejony, bo wiemy, jak latają samoloty współczesne, wiemy, jakie mają uzbrojenie. Dużo tych informacji jest dostępnych zwykłemu Kowalskiemu, przeciętnemu. Natomiast kluczowe elementy tutaj muszą być troszkę wymyślone albo muszą być opisane na zasadzie: OK, na podstawie tego, co mi się udaje znaleźć, mniej więcej jestem w stanie wykminić, że tak by to mogło wyglądać. Czy jesteśmy w stanie posiłkować się przykładowo kinem rozrywkowym? No bo tak myślę sobie nawet o tej II wojnie światowej, że też obraz tego, jak wyglądały starcia w trakcie II wojny światowej, jesteśmy w stanie do pewnego stopnia wyciągnąć z wojska, można powiedzieć, z filmów. I zastanawiam się, czy to jest zła droga, czy to jest dobra droga, bo z jednej strony możemy być bliżej historycznie, ale na przykład czytelnik powie, że a to nie jest taka wojna, jakiej się spodziewałem, bo ja to się spodziewałem Szeregowca Ryana. No i tu właśnie wchodzimy na pole tego, dla kogo piszemy. Bo jeśli chcemy, żeby nasza książka była mniej beletrystyką, a była bardziej książką paranaukową, popularno-naukową,
Tutaj jest znacznie mniej miejsca na dywagację i na własną interpretację. Jest to wtedy powieść o wiele bardziej, powiedzmy, techniczna. Natomiast jeśli celem opisania jakichś działań zbrojnych jest rozrywka, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że tutaj rozpatrujemy konflikt zbrojny w kategorii rozrywki, to wtedy posiłkowanie się kinem na przykład nie jest takie złe, dlatego że na przykład weźmy sobie ostatni przykład Top Gun nowy. Generalnie jest to film, który zdradza smaczki, jak funkcjonuje współczesna walka powietrzna. Chociaż tutaj z punktu widzenia tego, że oglądamy film akcji, to te boje, powiedzmy, myśliwców, one zostały trochę odarte z realizmu. Na tyle zostały odarte z realizmu, że jest to po prostu atrakcyjne dla widza. Natomiast istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że gdyby wykorzystywany w Mavericku, w nowym Top Gunie, najnowszy rosyjski myśliwiec, który w sumie nie wiadomo, czy on jest już w pełni operacyjny, czyli U-157 Felon, walczący z Super Hornetami amerykańskimi, one najprawdopodobniej nie miałyby szansy się zobaczyć, ponieważ współczesna walka powietrzna jest już toczona na takie dystanse, że ten kontakt wzrokowy jest właściwie bardzo rzadko możliwy. Szczególnie jeśli mówimy o konfrontacji samolotów, które różni sobą, przynajmniej teoretycznie, cała generacja. No tak. Zastanawiam się, czy kino w takim momencie nie wybacza trochę bardziej niż literatura. Bo mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o film, w którym będą pokazane sceny wojenne, bez względu na to, czy to będą sceny wojenne średniowieczne, miecz, tarcza, i czy to będą sceny z karabinem maszynowym, to mam wrażenie, że film obroni się szybciej. Jeżeli tam będą strzelać, będą wybuchy i w ogóle, to się obroni szybciej niż nietrafiony opis scen w książce. Że ta scena w książce ma jakby większe. Szybciej zobaczymy, że autor nie miał pojęcia, co właściwie pisał. Mam takie poczucie, że jak czytam czasami jakieś książki, może nie książki, opowiadania aspirujących pisarzy dotyczące walki, bez względu na to, czy walki na miecze, czy walki na pistolety, karabiny, to widać po słownictwie, które używają ci pisarze, widać po sposobie planowania tej walki, że to są ludzie, którzy tą walkę znają wyłącznie z filmów akcji. Ewentualnie z jakiegoś RPGa albo grali w Diablo i tu mają po prostu wymyślone. Niejednokrotnie, może to też dlatego, że sam gdzieś tam mam doświadczenie z bronią, no, jestem myśliwy, mam dwie sztuki broni, więc kiedy czytam niejednokrotnie jakieś opisy, od razu czuję coś takiego, że ty, gościu, nigdy w życiu nie trzymałeś broni, nie? Takie czuję, że jak gościu opisuje, to widzę, że albo byłeś po prostu na LARPie, albo grałeś gdzieś w ASG i na tym się kończyło, ale widać, że to nie jest coś, co by powiedział żołnierz. Zgadza się. Wizualia zwykle wybaczają więcej i łatwiej jest nam uwierzyć w to, co widzimy, niż w to, co czytamy. Choćby z tytułu tego, że dokładnie ta sama opowieść wykreowana w ramach filmu może trwać 2 godziny, a w formie książkowej czytamy to jest na przykład 300-400 stron. Więc mamy znacznie więcej czasu, żeby tych samych wydarzeń doświadczyć. I zwykle też film jest o wiele bardziej dynamiczny. Więc nie mamy też tyle czasu na to, żeby się tak bardzo skupić na detalach, tylko po prostu chłoniemy akcję, chłoniemy narrację. W przypadku książki oczywiście mamy trochę więcej czasu, żeby się cofnąć, możemy sobie przekartkować jeszcze raz daną scenę i sprawdzić, czy to się kupy trzyma, czy nie. Więc pod tym względem rzeczywiście książka jest trochę bardziej wymagająca. Również dla czytelnika, ponieważ zwykle wtedy tam się operuje trochę właśnie bardziej branżowym, technicznym słownictwem, które pozwala nam zrozumieć funkcjonowanie pewnych mechanizmów. No i dla autora jest też to o tyle trudne, wracając do tej umowy między czytelnikiem a autorem, autor musi się przekonać czytelnika na tyle, że on się zna. Nie musi być ekspertem, bo to też, o czym powiem za chwilkę, to też zaburza trochę odbiór, ponieważ my nie piszemy encyklopedii.
My musimy. Właśnie, bo też nie można przesadzić właściwie, nie? Nie można też zrobić takiej czystej, faktycznie realistycznego, takiego czysto realistycznego starcia, bo w takiej ocenie kinowej, ocenie przeciętnego czytelnika, taka realistyczna wojna byłaby mało hollywoodzka, byłaby mało ekscytująca. Zgadza się. Zgadza się tym bardziej, że nawet książki też trochę przekłamują ten obraz, ponieważ zwykle w książkach, które w jakiś sposób opisują sceny batalistyczne, najczęściej widzimy ten finalny wysiłek, który prowadzi do jakiegoś przełomu. Jedna strona przegrywa, druga strona wygrywa, coś zostało zdobyte lub odbite albo utracone. Współczesna wojna, szczególnie ta, którą mamy właściwie szansę obserwować na żywo na Ukrainie, ona pokazuje nam, że ta wojna trochę bardziej jednak wygląda jako statyczne działanie z elementami, które prowadzą do jakichś przełamań. Pamiętam, że w książce W księżycową jasną noc, jednym z pierwszych zdań, to jest książka opisująca, być może kojarzy, widziałeś film na pewno, Boże Narodzenie, już pod koniec wojny, gdzie spotykają się wymęczone już tymi walkami oddziały amerykańskie i niemieckie. Chyba się to dzieje w Ardenach podczas niemieckiej ofensywy, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo tego już nie pamiętam. Ale William Wharton opisuje tam, że na 100% czasu, jaki żołnierz, raczej na 100% czasu, który wypełnia żołnierz w trakcie wojny, to właściwie 10% to jest działanie, a 90% to jest czekanie. I to mniej więcej obrazuje, w jaki sposób wyglądają nawet współczesne konflikty zbrojne. Więc tak, my tutaj trochę przekłamujemy i zwykle popychamy tą akcję, nawet jeśli opisujemy jakąś scenę batalistyczną, tak żeby to było dla czytelnika atrakcyjne, bo jak już wspominałem wcześniej, nie piszemy encyklopedii. Jeżeli chodzi w ogóle o czas starcia, to te starcie potrafi być bardzo rozciągnięte w czasie, co niekoniecznie jest odwzorowane ani w literaturze, ani na filmie, no bo bitwy potrafią trwać długimi, długimi godzinami. W tym momencie w ogóle już chyba nie ma bitew takich sensu stricte, że stoją dwie siły naprzeciwko siebie i tłuką do siebie nawzajem, tylko już mamy działania zbrojne w jakichś konkretnych miejscach. Więc zastanawiam się, czy ta realistyczna bitwa jest w ogóle odwzorowywana de facto w książkach czy w filmach. No bo pokazanie jej jest raz, że bardzo trudne, dwa, że czasochłonne, a trzy, nie jest interesujące, tak jest z hollywoodzkiego punktu widzenia. Tak, takie starcia, to czy wracając może do tego, czy takie starcia w ogóle, jakich mówisz, one jeszcze mają miejsce. Okazuje się, że tak. Dlatego, że wszyscy mieliśmy taką wizję w głowie, że wojny XXI wieku to będą tak zwane wojny manewrowe, czyli to będą błyskawiczne działania połączonych rodzajów sił zbrojnych. Mam tutaj na myśli siły lądowe, powietrzne i marynarkę wojenną. Natomiast okazuje się, że rzeczywistość jest trochę bardziej przypominająca tą sprzed pół wieku, gdzie mimo wszystko ludzie wieszczący upadek ery czołgów pomylili się i okazuje się, że te wojny wyglądają bardzo podobnie jak na przykład końcówki II wojny światowej lub wojna koreańska. Tutaj wojny wietnamskiej nie powinniśmy w to mieszać, dlatego że jest to zupełnie inny charakter działań w terenie, który wymagał zupełnie też innego podejścia i taktyki prowadzenia działań wojennych. Natomiast wracając jakby do sedna twojego pytania, starcia wciąż są długotrwałe. Mit wojny błyskawicznej, który udało się Amerykanom też trochę pokazać podczas pierwszej wojny Zatoce Perskiej w 1991 roku, on trochę upadł i w przypadku tej drugiej interwencji w Iraku oraz w Też przypadku. potem się tam bili, tłukli praktycznie dziesięciolecie, Tak, nie? no potem to była właściwie już to, co my znamy jako misję stabilizacyjną, podobnie jak w Afganistanie. Natomiast czy to rosyjska agresja na Gruzję, czy wojna w Donbasie sprzed kilku lat, czy aktualnie rosyjska inwazja w Ukrainie, no tutaj pokazują, że ten europejski teatr działań wojennych, on może być bardzo mozolny i on może być bardzo, no, nie manewrowy, nie dynamiczny.
jak teraz to przełożyć na język książki, bo z punktu widzenia jakby na przykład moich opowieści, czyli tych książek political fiction, przede wszystkim tutaj tych wojennych, należało nadać tym starciom większej dynamiki i należało wychodzić z założeń, jakie też wpływali planiści, powiedzmy wojskowi, czy też cywilni z jakichś think tanków, którzy zajmują się i wojskowości, właśnie po to, żeby nadać tym starciom więcej dynamiki i żeby one były dla czytelnika o wiele bardziej przyjemne, żeby one były pozwalały się wciągnąć w historię, a nie były mozolnym brnięciem przez błoto. Chociaż z drugiej strony to też nie jest złe. Natomiast tutaj wracamy znowu do punktu wyjścia. Po co piszemy i dla kogo piszemy? Tak, to co też chcemy przekazać tą wojną, prawda? Tak. Jak zabrać się w ogóle do planowania sceny wojennej? Bo mam wrażenie, że bez planowania nie damy sobie rady. To nie są sceny, które jesteśmy w stanie napisać na zasadzie tam byli, tu byli, walczyli dzielnie, ten strzelał, tamten strzelał, rzucił granatem, krzyknął, wybuchł i koniec, i jedziemy, biegniemy dalej. No nie, tego się nie da napisać z płuc. To znaczy, może się da, ale wydaje mi się, że jest to ponad możliwości, jeśli chodzi o to, żeby oddać przynajmniej pewnego rodzaju realizm. Jak się właśnie zabierasz za to? Jak masz napisać, wiesz, że masz napisać scenę teraz. Ja wiem, że miałem ci przydać prezentację, w której właśnie rozbijam, w jaki sposób się do tego przygotować. Jak napisać scenę batalistyczną, sorry, że... To zrobimy z tego osobny odcinek w ogóle. Zrobimy z tego osobny odcinek. Ważne jest zaplanowanie, jakby co chcemy osiągnąć. Ważne jest odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Pamiętasz pewnie, jak robiliśmy ten nasz warsztat, twoje książki Battle Royale. Tam nasze pierwsze spotkanie polegało na tym, żeby właśnie zaplanować, czego ja chcę od tej sceny. Żeby wiedzieć, kto walczy z kim, gdzie to się dzieje, jaki jest cel tego starcia. Czy on jest bardziej po to, żeby po prostu pokazać sobą batalistykę, czy jest po to, żeby pchnąć narrację do przodu, fabułę w jakiś sposób. Ma być jakoś istotny dla bohatera. Czym walczymy, jak walczymy, to wszystko są metody, powiedzmy, czy są pytania, które musimy dać odpowiedź, zanim w ogóle siądziemy do klawiatury. Więc jak będziemy... A to mi się kojarzy trochę nawet, wiesz co, z takimi zasadami w ogóle tworzenia sceny, nawet dialogowej, bo nie można napisać dialogu dla dialogu, że będzie Marek z Zosią rozmawiać. My musimy wiedzieć od początku, jaki jest cel tego dialogu. Tak, zgadza się. No, dokładnie, jest no, tak jak mówisz, sceny batalistyczne na dobrą sprawę nie różnią się, jeśli chodzi o istotę albo ważność dla fabuły, sceną innym, bardziej rodzajowym, czy dialogowym, czy jakimś budującym relacje między bohaterami. To jest po prostu kolejny rodzaj sceny, który ma ci w jakiś sposób pomóc opowiedzieć historię, natomiast wykorzystuje dość, powiedzmy, specyficzne warunki, w których się znaleźli bohaterowie. I te warunki wymagają tego, żeby jako autor wiedzieć, o czym się pisze i dlaczego to się ma tak dziać, jak my chcemy, żeby się działo. Więc research, duży research, bo też musimy pamiętać, w jakim settingu my piszemy. Zupełnie inaczej się przygotowujemy do opisu sceny batalistycznej, która się dzieje w jakimś quasi-średniowiecznym, powiedzmy, świecie. Inaczej w czasach współczesnych i czasem inaczej w jakimś, nie wiem, steampunku, a zupełnie inaczej, na przykład jak piszemy sci-fi. Zauważyłem, że to są rzeczy, które bardzo często potrafią zgrzytać właśnie nawet w fantastyce, gdzie w fantastyce z jednej strony będą walczyć, przykładowo, że będzie to pomieszane, że będą goście chodzący w mieczach, w ciężkich zbrojach płytowych, a obok nich będą ludzie walczący jakąś lekką szpadą. I będzie to tak opisane, jakby ten gościu z lekką szpadą był w stanie zranić tego gościa w płytowym pancerzu, co ma marne szanse na jednak w starciu z pełną płytą. I mam wrażenie, że często autorzy tekstów fantastycznych uciekają w taką fantazję, żeby powiedzieć, no dobra, ale to jest magiczna szpada, po to, żeby trochę uciec od tego niezbędnego researchu, a jednak no choćby Sapkowski miał research fenomenalny w swoim Wiedźminie. Nie jestem pewien, czy tak rzeczywiście było. Na przykład w przypadku Wiedźmina, bo pamiętam, że ja też mogę... Coś tam mu zarzucali, na pewno coś tam mu zarzucali, to jestem pewien, że
jakieś tam ciężkie rzeczy też tam były na pewno Powiem błędy. ci, że ja pamiętam a propos Wiedźmina, a propos Sapkowskiego, ja też mogę teraz gadać pierdoły, natomiast wydaje mi się, że kiedyś trafiłem na jakiś artykuł albo na jakiś wątek na forum, który zarzucał Sapkowskiemu, że w opisywaniu tych starć Geralta tam z innymi przeciwnikami, on miał takie jakby, używał pewnego rodzaju słownictwa typu tam jakaś cięcie, sinistra, dekstra, coś tam, że to w ogóle nie ma Tak, nic wspólnego z szermierką. To są jakieś takie przykładowe, wiesz, słowa tak. prawie że z dupy, które po prostu brzmią mądrze i wydają się, że okej, okay, on tam wie, co on tam pisze. I ja nigdy tego nie wyrozumiałem, ale na tyle, na ile sam się zajmuję szermierką historyczną od tam 3 lat prawie, nie słyszałem o takich zwrotach. A to w sumie to jest trochę jak ze scenami w szpitalu, nie? Że nagle wbiega lekarz, krzyczy: siostro, polparazol dożylnie 30 miligramów. Ona Dokładnie. odpowiada: tak jest. A my patrzymy: no, 30 miligramów polparazolu, to musi być coś poważnego w tym momencie. Nie mamy zielonego pojęcia, czy coś takiego Dokładnie, w ogóle ale wiesz, brzmi istnieje. tak, że od razu w to idziesz, nie ufasz temu. Tak. Ale jeszcze znowu, bo znowu jak to zwykle ja robię te dygresje i odpływam na bok. Masz rację a propos tego, że niektórzy autorzy mogą uciekać pewnego rodzaju taką balansującą już na granicy grafomanii jakąś formę słowotwórstwa, która ma pozwolić nadać temu starciu trochę więcej realizmu i mądrości. Natomiast ten research, on też nie musi polegać na tym, że nagle masz się stać, wiesz, mistrzem szermierki albo jakimś specem od broni pancernej. To ma po prostu, na przykład w ramach fantastyki, sprawić, że elementy, które są nie są fantastyczne stricte, ponieważ bitwa nie jest czymś, co wymyśliła tylko właśnie fantastyka. To No jest tak. wydarzenie z historii czy ze współczesności, No działy się takie rzeczy, działy się. więc dokładnie, więc o ile jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że smoki biorą udział w bitwie, spoko, no smoki są fajne, to są takie siły powietrzne fantazy, ale jak się ze sobą pod tymi smokami tłucze krasnolud, na przykład z elfem, no to można było jak najbardziej nadać obu tym gatunkom cech, które sprawiają, że ta walka jest realistyczna, bo oni w końcu się tłuką na miecze. Więc to No powinno tak. być realistyczne. No tak, w jakimś stopniu przynajmniej powinno być realistyczne, tak. Jakby ja bardzo jestem daleki od tego, że w fantasy każdą mniejszą, większą głupotkę można wytłumaczyć tym, że ale to jest fantastyka, więc tak ma być, nie? Znaczy ja mam wrażenie właśnie, że to jest wtedy może być nierealistycznie, ale nie może być nielogicznie. Tak, zgadza się. Ja mam też takie poczucie najczęściej w dialogach, chociaż mam wrażenie, że sceny batalistyczne, one rządzą się pewną taką takim realizmem, że jeżeli mówimy o broni palnej, to ten czytelnik jednak spodziewa się większego realizmu niż czytelnik posługujący się mieczem, łukiem i tarczą. Może dlatego w ten sposób. Mnie na przykład, tak z własnego doświadczenia powiem, że mnie w tekstach młodych twórców bardzo często drażni, jeżeli widzę słownictwo tych żołnierzy, takie, które zupełnie mam wrażenie w mojej głowie nie przystoi do żołnierzy. Czy ty się z czymś takim spotkałeś? Spotkałem się i tutaj jest to trudne do oceny tak jednoznacznie, ponieważ o ile nikt, to raczej ani ja, ani podejrzewam większość autorów, którzy próbują pisać te sceny batalistyczne, powiedzmy współczesne, w sposób przynajmniej zbliżony do realizmu, my też w wielu kwestiach zgadujemy. Natomiast ten research pozwala nam w jakiś sposób zatrzeć tą granicę, gdzie my wiemy, a gdzie się domyślamy. Na przykład, gdy opisujemy jakąś scenę, w której towarzyszymy, powiedzmy, oddziałowi, nie wiem, czołgistów,
albo na przykład pilotów w samolotach, to dokonując researchu, jeśli chodzi powiedzmy o struktury sił powietrznych danego kraju, o samoloty, które wykorzystują i sposób komunikacji, bo tam część tego jest dostępna w internecie, możemy to znaleźć. Jesteśmy w stanie dobrze opisać powiedzmy skład eskadry, dobrze opisać wysokość, na jakiej latają samoloty, formacje, w jakich się poruszają, albo na przykład możemy sobie wymyślić jakieś nazwy kodowe dla poszczególnych eskadr, pilotów i tak dalej, bo to jest na tyle łatwe do uwierzenia, a z drugiej strony tak bliskie prawdy, że właśnie jest tym jakby idealnym balansem między tym, gdzie ja wiem, o czym piszę, a gdzie domyślam się, że to starcie lub ta formacja mogłaby się w taki sposób przemieszczać. Ja pisząc Battle Royale i też tak jak zacząłem sobie gdzieś tam patrzeć na innych autorów, to mam wrażenie, że takim fajnym wytrychem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o opisywanie scen batalistycznych, jest branie jako narratora albo obserwatora kompletnego laika, człowieka, który nie ma zielonego pojęcia o tej batalistyce i dla niego karabin, pistolet i reszta broni to jest to wszystko, to jest to samo, to jest broń, to strzela, on nie wie ile serii, nie wie ile jaki to jest wybuch i jaka to jest broń, tylko lecą granaty, wybuchają granaty, strzelają karabiny. Mam wrażenie, że to się broni na przykład w kryminałach, na przykład jest podobna alegoria, że praca policji jest bardzo trudna i ta złożoność pracy policji tej kryminalnej, kryminalistycznej jest bardzo, bardzo pracochłonna i żmudna, więc po co opisywać coś takiego, wchodzić to researchowo? Napiszę sobie, że mój detektyw to jest starsza pani albo jakiś nauczyciel, albo ktoś to robi po swojemu totalnie. I to jest chyba taki wytrych bezpieczeństwa. Jak nie masz totalnego researchu, to nie udawaj, że masz research, zrób postać laika. Tak i nie. O właśnie, na pewno jest haczyk. Tak, dlatego, że to rzeczywiście pozwala ci trochę sobie ułatwić robotę. Nie, bo możesz trafić na czytelnika, który się zna. I to jest trochę nie za bardzo. Poza tym, o ile jeszcze jestem w stanie uwierzyć na przykład w kryminale, że nie muszę dokładnie opisywać, znaczy inaczej, kryminał znowu jest tyle trudny, że ja sobie na przykład nie mogę wymyślić metod śledczych, takich zupełnie z czapy. To musi mieć jakieś ręce i nogi, więc ten research pod tym kątem musi być solidnie zrobiony. Kontakty między jakimś prywatnym śledczym a policją też mają jakieś ramy i reguły, których ja jako autor powinien się trzymać, jeśli opisuję powiedzmy wydarzenia kryminalne. Natomiast na przykład research taki techniczny typu, nie wiem, waga pistoletu, liczba nabojów w magazynku, zgrywanie muszki, szczerbinki, zacięcia, jakieś inne problemy z bronią, no, nie jest mi to prawdopodobnie potrzebne. Natomiast w przypadku na przykład książek batalistycznych czy generalnie militarnych, no tutaj ta waga tego researchu idzie bardziej właśnie na tą stronę, że nawet jeśli ja nie chcę opisywać bardzo szczegółowo jakiejś zasady działania jakiejś broni, no to ja wciąż muszę wiedzieć, ja to muszę rozumieć, tak żeby to opisać w sposób niemerytoryczny, ale taki, żeby to było wciąż prawdziwe. Czyli no tak, nawet jak piszesz z perspektywy laika, no to i tak musisz wiedzieć, że ten karabin ma odrzut albo że ten karabin no nie będzie strzelał w nieskończoność. Kiedyś tam ten magazynek się skończy. Tak, tak, dokładnie. I jeśli opisuję, powiedzmy, załóżmy starcie czołgów, to ja muszę wiedzieć, jaką amunicję wykorzystują czołgiści do zwalczania celów opancerzonych, a jak na przykład jaką do umocnień. Jak napiszę jakąś głupotę, powiedzmy, że nie wiem, pociskiem burzącym chcę przebić pancerz czołgu jakiegoś, jak to jest jakiś starość albo strzelam od tyłu, może. Ale jeśli to jest starcie, którym są powiedzmy równorzędne maszyny, jeśli chodzi o jakość, no to tutaj muszę wiedzieć, w jaki sposób działa namierzanie, z jakiej odległości ja strzelę, jak gruby jest ten pancerz. To nie musi działać na takiej zasadzie, zwłaszcza jeżeli będziesz opisywać scenę, chcesz opisać fragment dialogu tej załogi czołgu. Tak, tak, na przykład. Albo jeśli pamiętam, dobrze, bo tak jak mówiłeś wcześniej, łatwo jest przesadzić. I nawet jeśli ja piszę z perspektywy specjalisty i piszę dla specjalistów albo dużych entuzjastów, to wciąż ja nie mogę przesadzić, bo w historii, czy tam w książce, nie chodzi o to, żeby opisać
Raczej, żeby to była książka, która opisuje, jak działa skrzynia biegów albo przekładnia w czołgu, albo w jaki No sposób się tak. spala proch. Książka opisuje pewne wydarzenia i pewną narrację, która ma moich bohaterów doprowadzić od punktu A i wydarzenia A do B i tak dalej. Więc nawet w tym przypadku ja muszę zachować ten balans, w którym technikalia nie zasłaniają tej warstwy fabularnej albo nie zaburzają jakiejś relacji między bohaterami. Pamiętam, że była taka książka, ja niestety nie pamiętam autora tej książki, ale to była książka tak właśnie typu tam jakieś political fiction i chyba to był polski autor. I pierwsza scena zaczynała się od tego, że snajper eliminował chyba jakiegoś polityka. To był jakiś tam terrorysta, zamachowiec, ktoś taki. I wydaje się to proste, nie? Chłop leży na dachu i strzela do polityka, który wysiada z limuzyny. Natomiast autor opisał tą scenę na kilku stronach, z tego przynajmniej połowa tych stron opisywała to, w jaki sposób działa ten karabin, jak on leży, jak leci pocisk, jakie parametry ma ten pocisk, jakie parametry ma karabin, co się dzieje z pociskiem w locie. Więc ja jako miłośnik książek z tego gatunku po prostu nie dałem rady. Po prostu odbiłem się i to mnie od razu odrzuciło, bo ja nie chciałem czytać encyklopedii technicznej. Chciałem czytać wartką akcję i narrację fajną. A tu już mam wrażenie, że gościu w takim razie nie zrozumiał, co miał osiągnąć, bo jakby opisując coś takiego, jak działa ten karabin i jak on bierze wszystkie parametry pod uwagę, no to chcesz dać do zrozumienia, że snajper jest precyzyjny. Tak. Ale to, że chcesz pokazać, że snajper jest precyzyjny i bardzo gruntownie przygotowywał się do strzału, to nie musisz opisywać tego na trzy strony, tylko zmieścisz się, jak jesteś dobry, to się zmieścisz i w pół strony albo w cztery linijki tak naprawdę. Tak, na przykład fajnym wytrychem w przypadku na przykład takiej, dokładnie takiej sceny, bo jedna z moich książek też się podobną zawierała, było opisanie tego, że owszem, jest ten snajper na dachu, czy tam na jakimś innym miejscu, ale na przykład dodałem do tego taki element, który jest realistyczny, bo ja wiem, że takie urządzenia istnieją i po prostu umieściłem karabin na statywie, gdzie strzelec właściwie wprowadza dane wszystkie te meteorologiczne i tak dalej, balistyczne do komputera i ten karabin sam się ustawia. Więc poprzez wprowadzenie takiej nowinki technicznej udało mi się cały ten opis ogromny zmieścić właśnie tak jak mówisz, w kilku zdaniach. I to nadało dynamiki, dało takie, o, fajne, jakieś takie cudawianki, ciekawe. Tak, ja też pomyślałem od razu, o, popatrz, jakie ma nowinki technologiczne, tu se wszystkie parametry wpisał. To pomaga właśnie, takie proste sztuczki pomagają nie zamknąć tej sceny w takim synonimie, to jest wycinek magazynu branżowego o karabinie snajperskim. Tylko to jest scena, w której zamachowiec zabija prezydenta, bo to jest klucz tej sceny. Jeżeli chodzi o takie w ogóle granice researchu, to o, właśnie o to muszę cię zapytać. Czy trzeba mieć doświadczenie, jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, żeby dobrze opisać tą scenę? Trzeba się interesować, jakby czy trzeba popływać łódką, żeby dobrze opisać, czym jest choroba morska, czy trzeba kiedyś pójść na strzelnicę, żeby dobrze opisać, czym jest oddanie strzału z karabinu? Uważam, że jeśli nie popadniemy w jakieś skrajności, to tak. Na przykład, jeśli ja nigdy nie byłem na wojnie, nigdy nie pojechał na wojnę, po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób opisać wojnę, jeśli moim celem jest pisanie tej literatury rozrywkowej. Jeśli jestem reporterem wojennym, a chcę napisać reportaż na przykład z walk o Bachmut albo Charków, no to mimo wszystko powinienem być na miejscu, albo przynajmniej bardzo blisko tego miejsca. Pytam, bo nawet jeśli dobrze pamiętam, to Marcin Meller teraz mówił o tym, jak on napisał ten kryminał w tym momencie dziejący się w Afryce, no to, że on w ramach też researchu pojechał, przypomniał sobie Afrykę, bo on tam kiedyś był w Afryce, no i żeby poczuć tą Afrykę, powąchać. Jak najbardziej to pomaga i ja uważam, że taka forma researchu, która jest namacalna poprzez odwiedzenie miejsc, które się opisuje, jest jak najbardziej spoko, bo nie musimy tylko właśnie polegać na technologii, tylko też szukać czegoś na Google Maps, jakiegoś miasta czy tam zaułka, jeśli chcemy opisać dokładnie to miejsce. Jak mówię, nigdy nie byłem w żadnym wojsku, policji i tak dalej, byłem kilka razy na strzelnicy po to, żeby właśnie wiedzieć, w jaki sposób się zachowuje broń,
Ale na przykład jak się przerzuciłem z political fiction na fantastykę, to Mhm. uznałem, że skoro chcę opisywać również te działania zbrojne w takim właśnie settingu quasi średniowiecznym, no to uznałem, że zajebiście będzie się na przykład zapisać do klubu dawnych europejskich sztuk walki, do którego uczęszczam już od kilku lat, widzieć jak się walczy kordem, jak się walczy szablem, jak się walczy mieczem długim albo sztyletem. Bo to pomaga nadać też również więcej realizmu tym scenom, które nawet fantasy powinny podlegać takim prawidłom jak szermierka, powiedzmy, historyczna. No a z drugiej strony pozwala mi też dodać słownictwo odpowiednie, biomechanikę postaci. Po prostu sprawia, że ta scena jest bardziej pełna. I z tego tytułu pozdrawiam swój klub, Wektir w Mysłowicach i Trójmiejski Efekt Szulek Gdańsk, w którym gościłem, jak byłem też O. w mieście. No właśnie mam wrażenie, że od tego researchu nie uciekniemy. Nawet sobie myślę, wiesz, myślę sobie o statkach kosmicznych, kiedy opisujemy jakieś podróże gwiezdne, to nie jesteśmy w stanie od tego uciec, dlatego że ta powieść rzeczywiście zyskuje. Nawet ja, opisując żaglówki poruszające się w kosmosie, to musiałem gdzieś tam dowiedzieć się, że statek jest cywilny, a okręt jest wojenny. O, powiedzmy, że ta dyskusja, to ona sięga lat 20., gdzie w różnych podręcznikach, na przykład w Wojsku Polskim, czasami się pojawiało, że statek może być też wojskowy. Więc tutaj. Kurczę, statek podwodny i ludzie nagle dostają szał, nie, to okręt podwodny. To jeszcze nie jest tak całkowicie jednoznaczne, mimo tego, że tak się przyjęło, że okręt jest wojenny, statek jest cywilny. Natomiast to jest taka trochę tutaj szara strefa. Ale to też dygresja znowu z mojej strony. Kiedyś usłyszałem, że czym się, kiedy jest statek podwodny, jak zwykły statek zostanie storpedowany, to wtedy Kiedy jest to jest statkiem podwodne, tak. podwodnym. Ale też się musiałem nauczyć, czym jest, jakby wiedzieć, czym jest dziób, czym jest burta, czym jest rufa. Nie mogę, bo napisanie nawet w książce, jeżeli jesteś kompletnym laikiem i piszesz dla laików, ale napiszesz w zdaniu, że podbiegł do boku statku, No a to brzmi napiszesz, trochę tak, kiepsko, nie? jak to brzmi w tym momencie, a podbiegł do burty. No to jest zupełnie coś innego, albo trafienie na dziobie, a trafienie tam z przodu. No, No. jak masz ubrać trafienie w przód statku, tak żeby brzmiało w sposób profesjonalny, kiedy to słownictwo profesjonalne rzeczywiście istnieje. No Tak. oczywiście nie można pójść w refuj bugszpryt, z czego śmieli się w Asterixie, bo bugszprytu się nie refuje, ale no Ale jakieś zobacz, te jak brzmi. granice. Tak samo jak ta Dextra Tak. Sinistra Tak, no taki przykład, który ja lubię używać na gdzieś tam szkoleniach, warsztatach, że warto czasami poużywać takiego słownictwa złożonego, bo to pozwala wyrzucić pewne emocje. Pamiętam do tej pory szantę, w której było opisane, że gościu był taki gieroj, że kręcił kabestanem nawet bez hamsztaka. Ja, Weźminie. wiesz, nie wiesz, czym jest kabestan, nie wiesz, czym jest hamsztak, ale myślisz, o kurde, jak gościu kręcił kabestanem bez To musiał hamsztaka, być no niezły, to już musiał być niezły. nie? Tak. No, tutaj znowu rzeczywiście, na przykład w twoim przypadku ty wiedziałeś, że a propos tego Asterixa to jest bujda, ale czasami to ludzie kupują, nie? Czasami Tak. takie słownictwo jest jak najbardziej pożądane, natomiast jako autor też powinieneś wiedzieć, kiedy tego użyć i w jakiej formie, bo tak jak mówisz, jeśli opisujemy, że coś się stało na statku, no to armata trafiła w przód statku, a potem krater wrócił się na podłogę, brzmi trochę gorzej niż jak wiesz, upadł na pokład, nie? Tak, ale też właśnie masz rację, że to umiejscowienie w odpowiedniej sytuacji, przykładowo, jeżeli powiesz, że ktoś spojrzał przez bulaj, no to jestem w stanie pomyśleć, że jest to coś w rodzaju okna, jakiegoś wizjera. I rzeczywiście, to jest to okrągłe okno, no nie napiszesz w książce, spojrzał przez okrągłe okno, spojrzał przez bulaj, ale już te słowo wskazuje, że spojrzał przez to, już ci mówi, że coś to znaczy z tym właśnie. Podpowiada ci znaczenie. Mam wrażenie, że tu na przykład błąd straszny zrobił w Żmii Andrzej Sapkowski. Ja próbowałem kiedyś czytać Żmiję i tam jest
każda strona to jest przesycona po prostu militariami rosyjskimi z wojny w Afganistanie lata 80. I jak nie jesteś specem w tej dziedzinie, to dziękuję bardzo, lektura jest w ogóle nie dla ciebie. Tam jest glosariusz z tyłu książki, ja wertowałem w tą i z powrotem. Ja nie miałem zielonego pojęcia, co tam się właściwie dzieje na tych scenach. No tam coś tam jedzie, te migi lecą, BRDM-y jadą, czymś tam z jakimś sprzętem są obładowane. Nie wiem, o co chodzi, ja nie wiem, moja wyobraźnia nic mi w tym momencie nie podpowiada. I mam wrażenie, że tu potrafi być problem, że gościu napisze, nie wiem, zrobiłbym tą dekstrę, ale przecież mogę zastosować fintę. I ty nie wiesz właściwie, o co w tym momencie chodzi. Jakbyś powiedział tak, coś... Ale na przykład wydaje mi się, że tutaj właśnie ta szermierka jest całkiem, czy tam powiedzmy te sceny walki bronią białą generalnie. One są jeszcze trochę w miarę powiedzmy bardziej przyjazne dla użytkownika. Bo jest wiele tych słów, które z racji tego, że nie wiem, grasz w gry, albo oglądasz filmy, albo jesteś jakimś, nie wiem, maniakiem RPG-ów, to kojarzysz, że nie wiem, miecz ma klingę i to jest to ostre. Albo że tak. Możesz napisać jako autor, że nie wiem, czyjś miecz się zsunął po klindze na jelec i wiesz, że to jest ta poprzeczka, która chroni twoje ręce. Tak. Więc tutaj to słownictwo trochę więcej wybacza, bo ono jest trochę bardziej obecne, nie jest aż tak hermetyczne, na przykład jak jakieś żeglarskie. To prawda. Terminologia żeglarska. Natomiast ta wiedza, którą ty posiadasz właśnie na przykład z tytułu uczęszczania na jakieś zajęcia szermiercze, ona pozwala ci wplatać te słowa też w taki sposób, jako praktykowi, że ty wiesz, że jeśli, tak jak w przypadku tego Bulaja, jeśli użyjesz tego w kontekście, który jasno pokazuje, do czego służy technika albo jakiś element uzbrojenia, to nie zmuszasz też czytelnika do tego, żeby on teraz klepał Wikipedię albo jakieś inne źródła, żeby znaleźć, ale jasna cholera, co to jest ten pług w tej szermierce, nie? No tak, no w tym momencie, jeżeli dobrze to zastosujemy, ale to tak, to wraca w sumie do researchu, że musisz mieć wystarczająco duży research, żeby wiedzieć, na jakim etapie się zatrzymać, żeby wiedzieć, to już jest za wysoko, muszę trochę mniej, ale muszę wiedzieć to, żeby wiedzieć, jak tego użyć, tego mniejszego poziomu. Tak. Zachowanie tego środka jest tutaj kluczowe, bo to jest znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej. Opisujemy wydarzenia, które są istotne z punktu widzenia bohaterów. Nie są istotne z punktu widzenia narzędzia, które się wykorzystuje w tych wydarzeniach. Dlatego musimy... Wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, że opisujemy wydarzenia z punktu widzenia postaci, a nie narzędzia. Ja mam bardzo często wrażenie, jeżeli chodzi o sceny batalistyczne, zwłaszcza współczesne, że zapomina się o człowieku w tych scenach i mamy skupienie na narzędziach. Wiesz, są karabiny, są czołgi, są samoloty i nie ma tam pilota, nie ma tam człowieka. Może tak, chociaż... A przynajmniej wśród aspirujących, bo ci, wiesz, ci doświadczeni pisarze, to oni nie mają z tym problemu, ale aspirujący mam wrażenie, że tak, że im się wydaje, że jak napiszą o czołgach jadących przez pole na stronę, no to już jest to. Znaczy tak, no musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli... Załóżmy, opisujemy, nie wiem, działanie jakiegoś drona, czy to bojowego, czy obserwacyjnego, no to wciąż ktoś nim kieruje, więc powinniśmy opisywać nie tylko zachowania samej maszyny, no ale też nie wiem, na przykład reakcje, stan emocjonalny pilota, czy tam operatora, który wykonuje jakieś działania. Mhm. To też nie powinno być takie, tak jak mówisz, bezduszne, że to nie jest opis lotu drona i tego, że on tam pyk, spuszcza bombę i nie ma. No chyba, że naszym celem jest bezduszność, ale to jest też inne... Chyba naszym celem jest bezduszność. Natomiast tak, nie wolno nam zapominać, że w scenach batalistycznych, czy to fantasy, czy współczesnych, czy powiedzmy science fiction jakoś mocno już przyszłościowych, no nie możemy zapominać o tym czynniku ludzkim, który determinuje jakby w ogóle celowość tych wydarzeń, bo rzadko kiedy opisujemy w książkach jakieś motywy walki, bitwy czy całe wojny, w ogóle zapominając o tym, co jest ich celem, przyczyną i skutkiem. No, to nie jest kronika, chyba że to jest kronika,
Jeśli bawimy się w opowieść, to mimo wszystko musimy skupić się na tym, żeby ta opowieść była skupiona wokół bohaterów, a to, w jaki sposób oni walczą, czym walczą, jest no, narracyjnym bonusem, ale nie jest jakby sensem samym w sobie. Pytanie mam jeszcze o kwestię od ogółu do szczegółu. Bo sceny, właściwie sceny wojenne, możemy podzielić na sceny takie bardzo bliskie, gdzie ten pojedynczy żołnierz walczy, czy na miecze, czy na karabiny, i walczy pojedynczy żołnierz, i tutaj te mamy i finty, i parady, i całą resztę. I mamy sceny, powiedziałbym, z lotów, tak abym to nazwał, w których dajemy znać, co się właściwie w tym starciu dzieje. I jak to wypośrodkować? Mam bardzo często niestety poczucie, jak czytam starcia aspirujących pisarzy, oni mają z tym bardzo duży problem, wejściem w ten lot ptaka, żeby dać czytelnikowi znać, co tu się właściwie wydarzyło w tym starciu, do czego doszło. Wtedy bardzo często dzieją się różne deus ex machiny, że i nagle wleciała kawaleria i pozamiatała te orki, i elfy wygrały. I ty nie wiesz co, nie wiesz skąd, jak, co tu się zadziało, nie? Przyleciały orły, pozamiatały, koniec. I jak tego uniknąć? Jak wejść w ten również ten szerszy plan? Już ci powiem od razu, jakby tutaj sprzedając autorom tym mniej i bardziej doświadczonym pewnego rodzaju sztuczkę. Zależność skali tego, co chcemy opisać, czyli czy właśnie chcemy jakiś wąski plan, czy szeroki i opisywać, tak jak mówisz, z lotu ptaka, zależy od perspektywy na to, czyimi oczami patrzymy na starcie. Jeśli chcemy się skupić na bezpośredniej walce, załóżmy, że to jest wojna współczesna, ok? Jeśli chcemy się skupić na bezpośredniej walce i na tym, żeby to był bardziej kameralny plan niż ten szeroki, wtedy dobrze jest umiejscowić narrację z punktu widzenia na przykład, nie wiem, plutonu piechoty, kompanii piechoty, czyli żeby to była stosunkowo do skali starcia niewielka grupa ludzi, dlatego że wtedy możemy ich śledzić, jak oni, nie wiem, idą okopami, jak walczą z wrogiem, jak widzą tego wroga, jak opatrują rannych, jak się przemieszczają z punktu A do punktu B. Śledzimy tylko i wyłącznie jeden wycinek. I to jest łatwe, jeśli śledzimy jednego, dwóch, powiedzmy, bohaterów, ale oni są w ramach tego samego miejsca i czasu. Natomiast jeśli chcemy pokazać szeroki plan, na przykład całe starcie od początku do końca, ale z punktu widzenia właśnie tego lotu ptaka, ja wtedy najczęściej wykorzystuję taki zabieg, żeby opisać to z punktu widzenia sztabu. Że sztab ma zwykle znacznie większy ogląd sytuacji niż jakiś wydzielony jeden oddział. Oczywiście tutaj pomijamy takie już aspekty jak sieciocentryczność pola walki, czyli że pluton A widzi, gdzie jest pluton B i tak dalej, albo kompanie się widzą nawzajem w ramach batalionu, batalion w ramach pułku i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to pokazanie tego szerokiego planu, to ja właśnie lubię wykorzystywać do tego sztab i na przykład, powiedzmy, dowódcy brygady, który jest w tym taktycznym centrum operacyjnym, jest tam pełno ekranów i on po prostu widzi, że tu jest jedna brygada, tam jest jakiś inny pułk, tutaj leci eskadra samolotów, tutaj jakiś dywizjon artylerii. Jest o wiele łatwiej opisać te zależności, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia osób, które koordynują, a nie biorą udział stricte w tych działaniach już na ziemi lub w powietrzu. Mam takie wrażenie, że pisarze fantastyki potrafią to zgubić. Pisarze militariów, bo militariów bym powiedział, czyli tej broni bardziej współczesnej, mam wrażenie, że są tutaj dużo bardziej tego świadomi, a pisarze fantastyki, którzy są często dużo młodsi i też mniej wykształceni researchowo, mam wrażenie, że tu robią taki błąd, że opisują te starcie bliskie, czyli mam tego swojego wojownika, tego swojego paladyna, który walczy, i jednocześnie próbują wczuć się w postać tego paladyna, opisać jego losy, małe starcie, co za tym idzie, musimy wtedy opisać głównie jego losy, jego rozterki i tak dalej, czyli ten bliski plan, ale jednocześnie chcą zaznaczyć całą sytuację geopolityczną całego królestwa, czego de facto nie da się pogodzić. Czy może niby da się nie pogodzić? Niby się nie da, ale tutaj na przykład też są sztuczki, które można wykorzystać. Na przykład tutaj też, żeby znowu tym osobom, które nas słuchają, a które może się borykają z podobnym problemem, żeby jakoś pomóc.
Możemy wciąż zachować w ramach, powiedzmy, jednej sceny ten dualizm, że obserwujemy i bardzo wąski plan z punktu widzenia, nie wiem, wizury hełmu tego paladyna i z punktu widzenia jakby całości wydarzeń. Możemy na przykład coś takiego wykorzystać. Załóżmy, że jesteśmy tym paladynem i tam się tłuczemy z orkami czy tam jakimś innym pomiotem. I nagle na przykład dołącza do starcia jakaś nowa siła. My jeszcze nie wiemy co, ale widzimy, że gdzieś tam się w tył, gdzieś tam się dalej kotuje. I możemy uznać, że na przykład moment, w którym ktoś nam zmiata sprzed nosa tego orka jakimś, nie wiem, koniem, gryfem czy czymkolwiek innym, jest momentem, w którym zmieniamy punkt widzenia. I na przykład się przenosimy na jeźdźca, który jest na tym gryfie, ale jeszcze pikuje w dół. Wtedy widzimy znacznie większy plan. Albo możemy przenieść na przykład do jakiejś wieży obserwacyjnej i widzieć, jak cała ta, powiedzmy, eskadra tych gryfów spada na wroga, dokonując jakiegoś tam zamieszania, ale widzimy znacznie szerszy plan. Więc takie triggery, które sprawiają, że coś się innego dzieje niż dotychczas, czyli coś innego niż walka na miecze, coś innego niż jakieś przemieszczanie się, sprawia, że możemy zmienić perspektywę na inną osobę, która bierze udział w tym wydarzeniu. To pozwala nam właśnie zachować jakby te różne punkty widzenia na to same wydarzenie i pokazać różną skalę. Jakbyś miał wskazać zarówno książki, jak i filmy, które twoim zdaniem dobrze potrafią pokazać sceny batalistyczne, i to nie tylko w skali takiej, że no są wierne researchowo, ale takie patrzysz na to i wiesz, o co chodzi, i w ogóle w filmie, chociaż w filmie to jest dużo prostsze do zrobienia, żeby film był poukładany, chociaż filmy Michaela Baya to podobno są takie, że byś te sceny pozamieniał kolejnością i tak by wyszło na to samo. Tak, tam chodzi o wybuchy, natomiast to jest wciąż fajna rozrywka i tak. To jest cel tych filmów też. Ale jeśli miałbym wskazać te, które są z punktu widzenia warsztatu, powiedzmy, cenne do tego, żeby sobie je przyswoić, to w kategorii książek to Współczesne pole walki, na pewno wszystko, co wyszło spod pióra Toma Clancy'ego. Jeśli chodzi o te, powiedzmy, średniowieczne settingi albo około średniowieczne settingi, to myślę, że Robert Wagner całkiem fajnie to opisuje. Oczywiście tutaj nie dałbym tutaj Tolkiena, dlatego że czy to bitwa o Helmowy Jar, czy bitwa na polach Pelenoru, to są starcia, w których o wiele ważniejsi są bohaterowie i one są mega plastyczne. One są napisane świetnie, ale nie dają tego wejścia w technikalia. One są trochę jak relacje Gala Anonima. Trochę tak, ale na przykład co bym jeszcze mógł polecić? Kurde, Arkady Saulski fajnie opisywał przecież w tych... O, się zastanawiałem, czy powiesz właśnie Arkady Saulski. No, powiem ci, Arkady, jak zacząłem czytać ten Czerwony Lotos, to jest teraz też na pani pisze. To jest niepoński spec, więc on doskonale wie, o czym pisze. A się ściera strasznie z ludźmi, on potem, wiesz, spotyka fanów chińskich bajek, którzy, no tam nie do końca, proszę panie Arkady, a on mówi, dobra, ja tu jestem specjalista i on się z nimi kłóci. Jakąś jeszcze literaturę, czyli mamy Tom Clancy, mamy Wegnera, mamy Saulskiego, oczywiście Jakub Pawełek, fenomenalna literatura militarystyczna. Tak. Siebie też polecam. I to jeśli chodzi o fantastykę, to, o te starcia i o te... Zastanawiam się, dlaczego... Bo lepiej raczej, żeby ludzie, jeżeli chcesz napisać dobrą scenę militarną, scenę batalistyczną, no to lepiej przeczytaj scenę batalistyczną, niż obejrz w filmie scenę batalistyczną. Tak, ale filmy też bardzo pomagają w tym, żeby wiedzieć, jak zachować dynamikę starcia. Storytelling, tak, oczywiście. No, to też tutaj, też znowu krótka dygresja moja ulubiona. Filmy dobre, na przykład Helikopter w ogniu albo Szeregowiec Ryan, one wiedzą, kiedy wykorzystać krótkie ujęcia, a wiedzą, kiedy wykorzystać długie, które pozwalają nam się skupić na tle. Kiedy towarzyszymy tym żołnierzom amerykańskim w Mogadiszu, w Helikopterze w ogniu, to są krótkie kadry, one się trzęsą. To one po prostu pozwalają nam zobaczyć, że to, wiesz, to jest chaos tam dookoła. Tak. Natomiast kiedy wracamy do tych scen sztabowych, to są płynne, długie ujęcia. Skupiamy się na relacjach, na rozmowach. Tak samo można to zrobić to właśnie w książkach. I tutaj, wracając do twoich polecajek,
Szeregowiec Ryan, Helikopter w ogniu. Myślę, że też całkiem dobrze ta nowa Netflixowa wersja Na zachodzie bez zmian też Tak, jest oj dobra. tak. Oj, oglądałem fenomenalny film, naprawdę. A z książek to jeszcze bym myślę, że tutaj. O, no jeszcze jeśli science fiction, no to Michał Cholewa. To on tu robi naprawdę bardzo fajnie. Wiesz co, też pomyślałem sobie też, jak mówiłeś o tych filmach, że z filmów można się nauczyć w ogóle właśnie tego storytellingu, jeżeli chodzi o bitwę. Już to tak dygresyjnie powiedziałbym na koniec wspomnę, że oglądam taki kanał na YouTubie, on się nazywa The Closer Look i gościu recenzuje tam, troszeczkę pokazuje, jak się zabrać za pewne rzeczy storytellingowe. I on porównał bitwę pod Helmowym Jarem z bitwą o portal w Avengersach. I porównał, dlaczego bitwa pod Helmowym Jarem jest fenomenalna, a bitwa portalowa jest zmarnowanym potencjałem, bo w Helmowym Jarze co chwilę masz odwrócenie, można powiedzieć, szali zwycięstwa. Tam ta szala zwycięstwa cały czas drży. Raz jedni wygrywają, raz drudzy. Raz już odbiją coś tam, udaje im się, i za chwilę znowu jest coś. I te napięcie cały czas rośnie. W bitwie Avengersów. W momencie, kiedy zaczyna się już ten moment portalu, no to cały czas dobrzy zaczynają wygrywać. Ty już w tym momencie obserwujesz wideoklip, do którego byś mógł jeszcze Linkin Parka tylko podłożyć, i już byś w ogóle Michaela Baya byś miał w tym momencie, że oni wygrywają w tym momencie do samego końca. I trzymanie tego napięcia jest chyba taką ważną sprawą przy scenach batalistycznych. Tak, trzymanie napięcia jest bardzo istotne, bo ponieważ oczywiście to jest absolutnie niemożliwe, żeby oddać dokładnie takie samo napięcie, jakie mogą odczuwać żołnierze na polu walki. Natomiast my musimy operować tym, powiedzmy, stresem wojennym w taki sposób, żeby czytelnik rzeczywiście czuł się zaangażowany. I to zaangażowanie można na przykład właśnie osiągnąć tym, że co jakiś czas zaburzasz tą szalę zwycięstwa, że nagle się okazują, że ci dobrzy to przegrywają. Potem coś się dzieje, że oni znowu odzyskują inicjatywę. Więc to jest jedna ze sztuczek, która pozwala zachować to duże zaangażowanie. I tutaj rzeczywiście Helmowy Jar się sprawdza bardzo fajnie. On tutaj też ma tą taką otoczkę, że jest noc, pada. Niby nic nie widać, ale z drugiej strony to absolutnie nie jest ta sama porażka, jeśli chodzi o nagrywanie bitew, jako bitwa o Winterfell z Gry o Tron. Tak. Zupełnie nie widać nic. Jest Więc. różnica pomiędzy jest ciemno, a gówno widać. Tak, dokładnie, bo bitwa o Helmowy Jar też się toczyła w nocy, ale tam widać tyle, ile powinno być widać w kinematograficznym oddaniu tej bitwy. Tak. A jeszcze miałem tak cię zapytać odnośnie rady dla pisarzy. Czy ty byś miał jakąś radę dla pisarzy odnośnie tego pisania? Tak. I tutaj myślę, że nie tylko jeśli chodzi o batalistykę, czy o sceny wojenne, czy sceny walki. Przygotowałem się nawet do tego, bo To się bardzo cieszy. bardzo, Co bardzo, bardzo. radzi aspirującym pisarzom Jakub Pawełek? Tak, co radzę? Przede wszystkim wiem, że będziemy już kończyć, więc chciałem podziękować za to, że przez te dwa, może nawet trzy odcinki, bo może jeszcze jakiś jeden sobie nagramy. Jak najbardziej, oczywiście. Chcieliście też mnie słuchać. Ja wiem, że jestem osobą bardzo dygresyjną, więc często odpływałem, ale mam nadzieję, że się dobrze z nami Ja bawiliście. się nie pogubiłem, więc myślę, że widzów też mam, wiesz, inteligentnych, to oni też się nie pogubią. Okej, więc tak, na pewno autorki i autorzy dużo piszcie. Piszcie bardzo dużo. To jest dla nas bardzo ważne, żeby te znaki były klepane, ale jeszcze więcej czytajcie, bo opowieści naszych kolegów i koleżanek po piórze to jest jak proteiny dla naszego mózgu i wyobraźni. One potrafią być mocno inspirujące, więc chłońcie te teksty, ile się da. Wierzcie w siebie cały czas i wasze opowieści, ponieważ koniec końców, na samym początku, kiedy zaczęliście próbować i zaczęłyście próbować, to właśnie ta wiara w siebie i w swoje umiejętności i w swoje historie was przywiodła przed klawiatury. I być może najważniejsze, zachowajcie radość z tego, co robicie. Ta radość jest nieodzowna, jest konieczna. Tak długo, jak będziecie się cieszyć pisaniem, tak długo jesteście coraz bliżej sukcesu, bo bez radości na pewno się go nie osiągnie.
Przepiękne. I tym przepięknym Pięcie. akcentem zakończymy nasze rozważania. Był z wami Jakub Pawełek, byłem z wami ja, Krzysztof Piersa. Trzymajcie się, nasi Bardzo drodzy. Do dziękuję. zobaczenia i do usłyszenia.